Blisko 200 dzieci z 49 placówek edukacyjnych z obu stron Olzy. Jedno zgłoszenie zespołu regionalnego Mała i Stebna, trzy indywidualne. Tak można podsumować tegoroczną 15. edycję konkursu Gwar po cieszyńsku po obu stronach Olzy. Co muszę stwierdzić po tych rokach, bo już też biorę udział w pracach jury i to z takich 7 roków, że naprawdę poziom pod każdym względem uczestników jest naprawdę z roku na rok wyższy. W każdej kategorii wiekowej na pewno dużo też w tym zasługa właśnie jury i tego po prostu, że zwracamy uwagę na te niedociągnięcia. I faktycznie w wielu wypadkach opiekunowie, bo to są nie rektorzy, to są aj tatowie, starzykowie, ciotki, faktycznie starają się, aby te dziecka wypadły na tej scenie jak najlepiej. Jak pod kątem autentyczności gwary, czy też stroju. W prezentacjach indywidualnych dzieci i młodzież oceniano w 4 grupach wiekowych, natomiast w prezentacjach zespołowych bez ograniczeń wiekowych. Przesłuchania konkursowe trwały 2 dni. Dziecki było tak, że ta kategoria 11-15 w jednym, no to już są dzieci, kier po prostu już jednak mają jakieś obyci, doświadczyni, bo prawda też jest taka, że co nas też bardzo cieszy, najczęściej oczywiście startują ci wykonawcy, zaczynają tak od kategorii przedszkolnej i tak przechodzą, ja? I się po prostu wyrobiają, jak to się mówi. Ja? I de facto naprawdę ta kategoria dyski bardzo silna, ale co nas szczególnie cieszy, to to, że od takich 2 roków obserwujemy też większe zainteresowanie tą kategorią 16+. Bo przez pewien czas naprawdę ta kategoria była bardzo słaba, było bardzo mało uczestników i to tak wyglądało po prostu, że ta młodzież, jak przychodzi do szkół średnich, już po prostu, jak gdyby to powiedzieć, no nic się tym nie interesuje, ale my to tak odbierali, że się jest to gańbi. Jak to mówią młodzi tutaj obcach, prawda, występować w stroju i w gwarze, ale właśnie teraz dochodzi do pokoleni, ja, tych kierzy laureatów z tych niższych, kierzy właśnie to ciągną dalej, co nas bardzo, bardzo cieszy. W środę 12 grudnia odbył się koncert finałowy otwarty dla widzów. Przed publicznością wystąpili głównie laureaci pierwszego miejsca oraz laureaci nagród i wyróżnień specjalnych. Jak już wiadomo, w następnej edycji pojawią się 2 znaczące zmiany w regulaminie konkursu. Pierwsza zmiana jest taka, że nie będzie można wystąpić z tekstem, z którym się już wystąpiło na innym konkursie w danym roku. A druga istotna zmiana jest po prostu zabroniony, niedopuszczalny podkład muzyczny. To znaczy wykonawca może śpiewać pieśni, pieśniczki, może grać na instrumencie, ale to musi być albo jego struna głosowa, albo on na tym instrumencie musi grać. No oczywiście tu idzie o zachowanie autentyczności przekazu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.